Siemanko, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Jarow i dzisiaj od samego rana jest motoserce w moim mieście, czyli w Świętochłowicach. A pech chciał niestety, że musiałem iść do roboty. Dlatego teraz lecę z roboty prosto tam. Może jeszcze coś się będzie działo. W ogóle jakoś ten sezon mi się tak dziwnie układa, a mianowicie, że jak coś się dzieje, to albo naprawdę nie mam czasu, zajęty innymi czynnościami, albo po prostu jestem w robocie, albo mam jakiś wyjazd. No i tak w sumie to będzie moje pierwsze motoserce w tym sezonie, oby nie ostatnie, ale widzę, że się lekko już zaczyna pogoda psuć. Biednemu, jak to mówią, biednemu zawsze wiatr w oczy, nie? No zobaczymy, może tak przejdzie bokiem. No powiem wam, że nie podobają mi się te chmury, nie podobają. Cały dzień, która jest? Druga, do drugiej, od rana do drugiej, kurde, non stop słoneczko. Czyli wyjeżdżam z roboty, deszcz, ciemne chmury, nie? No wiadomo, co z takich chmur może być za chwilę. I to widzę ciągnie właśnie na Świętochłowice. No pięknie. A o ile mnie wzrok nie myli, tam już chyba pada nawet. No coś czuję, że będzie krótka wizyta na tym motosercu. O kuźwa, nie? To już jakieś potężne chmury tu widzę idą. Zastanawiam się, kuźwa, czy jechać, czy nie, czy do domu. Bo z takich chmur, ciemne chmury, duży deszcz. I pewnie znając życie, jak ci, co tam się zjechali, zobaczą te chmury zaraz, to będą uciekać. Ojej, panowie w trawie chodzą. Dobra, wrzucam kamerę na kija i się przejdziemy. No i co? No i elegancko, patrzcie, chmury się rozeszły, deszczu nie było,
No ale już większość się porozjeżdżała, bo już jest kurde w pół do czwartej. Ja jeszcze sobie taką małą rundkę tu zrobię, bo dawno nie jeździłem. I też będę spadać do domu. Także jakbym się już nie odezwał, to trzymajcie się cieplutko, do następnego filmiku i pozdro. A, patrzcie, już widzę, gdzie te chmury poszły. Tam, gdzie ja jadę. Póki bije nasze serce, będziemy jeździć. Będziemy robić to do uznanej śmierci. I nie ma chuja, nic nas nie rozdzieli. To pasjonaci, my drogowi poeci. Póki bije nasze serce, będziemy jeździć. Będziemy robić to do uznanej śmierci. I nie ma chuja, nic nas nie rozdzieli. To pasjonaci, my drogowi poeci.